Witam was bardzo, bardzo serdecznie w kolejnym już trzecim odcinku Zagrajmy w Call of Warhammer Total War Modyfikację do Medievala 2 z dodatkiem King's Domes. Dobrze, widzimy, mamy już... Zajęliśmy Bolgas, Grat, to było miasto zwierzę ludzi. Teraz jest nasze miasto. Na razie jesteśmy na dużym minusie i wybieramy się na zająć Dusikę. Tak? Tak, zajmiemy Dusikę zaraz. Tylko przetransportujemy oddziały i mam zamiar podbić to miasto, ponieważ potrzebuję go. Dobra, nieważne. Proszę oddział konnicy. Nie. Tak. Tak. Generałów poprosiłbym. Całą armię. Będziecie się buntować? Oczywiście, że tak, więc poproszę generała jednego o zajęcie pozycji tam, więc bardzo fajnie. Tutaj konnicy oraz łuczników. I ruszamy na to miasto. Dobra, kolejna tura. Widzę, już pojawiła się pierwsza Spawn Army. Inwazja orków. Tam było na Reikland, bo grałem w czwartej turze to było. Po prostu pojawili się orkowie z rządzą zniszczenia danej osady. Tutaj chyba nie ma takich skryptów. Jak się gra Kislevem. Kiedyś grami nie było, ale może sobie usunąłem, więc... Tego nie będę pewien, póki się nie okaże, jak jest naprawdę. Tutaj za górami. Dobra, nie mogę teraz pokazać. Zaraz wam pokażę to, co chcę wam pokazać. Oczywiście, że się zgadzam. Wiem, zajmę. I tu są krasnoludzi chaosu, nie? Tu są gobliny w górach. Tu jest chaos. Frakcje chaosu, które chcą nas zniszczyć. Ale przez wodę klatkuje. Dobra, nieważne. Zajmujemy to miasto i nie ma lipy. Możemy frontalnie zaatakować, ale te dwie tury, więc wolę je utrzymać i żeby wyszli do mnie, wtedy ich poskromię bez mniejszych problemów. Hajs na minusie. Gdy sojusznicy nasi wędrują. Bardzo dobrze. Podniosę podatki w stolicy oraz w tamtym mieście, ponieważ... Znowu tak się... Nie wiem, czy to przez ten procesor, co pokręcałem. Takie zwisy i dalej nie wiem, jak to osądzić. Jestem pewien, czy to jest przez złe napięcia dobrane. Nie będę napięć podciągnął, bo według mnie te już są dobre, więc myślę, że o jedno obniżę. I zostawię w takiej... takiej właśnie sytuacji. Mam nadzieję, że kampania dotrwamy do chaosu, do podobno strasznej inwazji chaosu zjednoczonej pod jednym sztandarem Archeona, który chce zniszczyć nasze ziemię i ziemię Imperium i zemścić się na bogach. Dobra. Z południa Sylwanii oczywiście chcę wykorzystać okazję i zniszczyć ludzi, zabić wszystko co możliwe, by nie umarli, byli wszechobecni. Watorsi, łowcy Walanda. Mój pani, jeden z władców zwerbował kapitana Walanda i jego zalanych w trupa żołnierzy. Dewiza, tylko odpowiedzi, żadnych pytań. Okrzyk bojowy. To ostatni ten baba. Oczywiście, zmnażaj się. A muzyka to jest przepicka. O, będziemy na plus, ponieważ jest wiosna. Kolejni sojusznicy z armią ludzi bez generała, ale widzę oddziały tutaj niektóre. Te lepsze, więc nie idzie z niczym na coś. Dobra. Tutaj nikt nas nie atakuje, to też nikt. Kolejna tura. Miałem dmuchać na mikrofon, nieważne. Wielkie księstwo Talebalala.
Są same księstwa, dzielnicy imperium i wielki władca imperium, siedzący w jednej prowincji, nie ruszający się z niej. Tak jest oskryptowany i tam siedzi, ma jedną pełną armię i się nie rusza nigdzie. Ciekawe, czy zwołają jakąkolwiek krucjatę w przyszłości. Zobaczymy, zobaczymy. A tu krucjata imperium, to nie jak krucjata chyba, czy tylko jak co innego. To jest 3 do 1, więc chyba tej walki wam nie pokażę, ponieważ już ostatnio widzieliśmy walkę z ludźmi, a to są ludzi... Sorry. Ludzie, którzy chcą nam wyjść naprzeciw. Pełne zwycięstwo, bardzo dobre zwycięstwo. I zdobywamy osadę Dushika. Co teraz? Teraz co? Wieżyczki poprosiłbym jeszcze. Tutaj ogarnę, co tu jest za górą, za lasami, za górami. Zaśmierdziało monetami. Mówią strażnicy. Strażnic nigdy za wiele. O, Ksarla, to są chyba wioska rebeliantów, trolle, dobra. Się połączyliście, pięknie. Tutaj wieżyczki są w miarę rozstawione, tutaj nic nie ma. W tym momencie musimy rozłożyć wieżyczek pełno, ponieważ tu się dużo dzieje. Są elfy, później przypływają i chcą zniszczyć. Właśnie, bo oni głównie przypływają flotą i staramy się z tego korzystać. Zaś lubiny, nieważne, wzrost cech, plus 2 do rycerskości, bardzo fajnie. Nasze królestwo jest zaiste najbardziej rozwinięte na świecie. Żadne inne państwo nie może poszczycić się tak bogatą kulturą, czy też tyloma uczonymi dbającymi o odpowiednie wykształcenie przyszłych pokoleń. Zajebiście. Silni jesteśmy. Jeszcze hajs dostaliśmy, więc myślę, że naprawimy w Pskowie mury. Kislewiem poprosiłbym. Nie, tu się widzę, jeszcze coś buduje. To jest Praga, Prag, czy jak tam. O, drogi, to jest przydatne. Proszę, drogi. Nie możesz, drogi. To farmy poproszę. Tanie farmy, więc można zainwestować. Tutaj kaplica może być. Fajna muzyka. Podobna strasznie w Polsce, jak mi się z czymś kojarzy. Noki. Z gór wysokich. Edyty górne jak piosenka, coś tego rodzaju. Dobra. Tym akcentem zakończymy dzisiejszy odcinek. I widzimy się w kolejnym. Krótki, fajny, szybki odcinek. Ale nie mam więcej czasu. Bye bye.